Alhamdulillah, ala salama. Witamy chlebem i solą. Tak zaczęła się manifestacja pod hasłem Uchodźcy mile widziani pod warszawskim pomnikiem Kopernika. A tak równoległa manifestacja Polacy przeciw imigrantom na placu Dmowskiego w stolicy. Polska dla Polaków przede wszystkim. Nie chcemy tu was. Podobne były też nastroje obu demonstracji. Uchodźcy mile widziani byli zgromadzeniem otwartym, choć niewielkim, może tysiącosobowym. Kiedyś otwierano drzwi dla nas, znaleźliśmy ludzi, którzy byli z nami solidarni. I dzisiaj my musimy okazać tę solidarność w stosunku do tych, którzy tej solidarności potrzebują. Mamy pozwolić tym ludziom umierać. Nie jest metodą strach, że i polityka wynikająca ze strachu, zamykania granic. Nie powinniśmy się zastanawiać, powinniśmy przyjąć uchodźców do nas, dlatego że po prostu tego wymaga historyczna sprawiedliwość. Zgoła inną argumentację prezentowano na liczniejszej, ponad 5-tysięcznej manifestacji Polacy przeciw imigrantom. Imigracja spowodowała katastrofę społeczną i kulturową w krajach zachodnioeuropejskich z Francją na czele. My musimy być dzisiaj mądrzejsi niż Francuzi, Brytyjczycy czy Niemcy kilkadziesiąt lat temu i nie dopuścić do tej niekontrolowanej fali imigrantów, która w konsekwencji spowoduje wzrost przestępczości, powstanie obcych kulturowo dzielnic w polskich miastach, klientele opieki społecznej, która będzie wyciągać rękę po cudze. Na to Polacy zdroworozsądkowo nie mogą się zgodzić. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to nie są komórki ISIS-u, czy wśród nich nie są ludzie, którzy mordowali już innych ludzi. Poza tym nie jesteśmy w stanie przesiać katolików od muzułmanów. Nie brakowało emocjonalnych wystąpień po obu stronach barykady. Zapraszam do siebie jedną rodzinę uchodźców. Oferuje tradycyjną polską gościnność, wicht, opierunek. Brudasy powinni mieć swoje miejsce, k***a. Nie mają prawa bezcześcić naszej religii, to jest przede wszystkim, tak? Chcą mieć meczetę, spoko, my mamy maczetę na nich, więc k***a, nie ma problemu, żeby ich ładnie przywitać, tak? Tak jak mówię, Polska dla Polaków cały czas. Tę drugą z postaw zaczęto powszechnie artykułować, kiedy Marsz Polaków przeciw imigrantom ruszył w kierunku Placu Zamkowego. Obie manifestacje nie spotkały się, co pozwoliło uniknąć zamieszania większego niż nieustannie rzucane petardy. Wobec braku w okolicy obcokrajowców Polacy przeciw imigrantom zwrócili się w stronę mediów. W trakcie pracy poturbowany został operator kamery Onetu. Duma, duma, narodowa duma, Polska dla Polaków, Polska dla katolików. Tyle po stronie demonstrantów, po naszej jeden pobity operator. Z Warszawy Marcin Wyrwał, Onet. Yeah.